Diecezja sosnowiecka ma w końcu nowego biskupa. Został nim Artur Ważny, który do tej pory był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Taką decyzję podjął papież Franciszek, a ogłosiła ją nuncjatura apostolska w Polsce. Paweł Jędrusik. Od końca października 2023 roku na stanowisku biskupa sosnowieckiego był wakat, po tym jak biskup Grzegorz Kaszak przeszedł na emeryturę. Tymczasowo diecezją kierował arcybiskup Adrian Galbas. Dla diecezji sosnowieckiej to ważny moment, szczególnie w obliczu skandali, do których doszło w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Myślę, że jeżeli jest zmiana, to powinna być na dobre. Nie znam tego poprzedniego biskupa, który był, no ale myślę, że zawsze jak jest ktoś nowy, to jakieś będzie mieć nowe propozycje. Dla mnie osobiście no nie znam nowego biskupa, trudno coś. Do tamtego nie miałem zastrzeżeń. Biskup Artur Ważny pochodzi z Rzeszowa. W 2020 roku został biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Papież Franciszek mianował go na biskupa diecezji sosnowieckiej 23 kwietnia. Jest jeszcze taki drugi moment jak inges, czyli takie uroczyste, liturgiczne wprowadzenie biskupa do katedry. I wiemy, że taki ingres w przypadku biskupa Ważnego planowany jest na 22 czerwca. Do momentu kanonicznego objęcia funkcji przez biskupa Ważnego obowiązki administratora cały czas będzie pełnił arcybiskup Adrian Galbas.